Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Honkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tenisie w ubiegłym tygodniu. Działo się naprawdę wiele, bo oglądaliśmy najlepszy turniej i świątek w tym roku. Polka broni tytułu w Stuttgarcie, wygrywa z Aryną Sabalenką. Niesamowite, co zagrała Polka, o tym powiemy sobie za chwilę. Oprócz tego trzy turnieje panów, w tym w ogóle obrona tytułu Alcaraza, obrona tytułu Olgera Rune. Nie obronił tytułu, natomiast Andrzej Rubliow, on przegrał w finale z Duszanem Lajowiczem w Banialuce. O tym też sobie porozmawiamy, ale zaczniemy właśnie od Ligi Świątek, bo to temat tygodnia. Najlepszy turniej, niewątpliwie najlepszy turniej Igi Świątek w tym sezonie. Najlepszy mecz w tym, w ogóle myślę, pań w całym sezonie, no to właśnie ten finał. Zagrały naprawdę Aryna z Igą wyśmienicie. Obydwie po prostu wzniosły się na wyżyny, a w tej mentalnej potyczce wygrała Iga Świątek i to jest też niesamowite. No o tym też trzeba pamiętać, bo ja osobiście tak patrząc na ostatnie wyczyny Igi Świątek, czasami odnosiłem wrażenie, że jakby głowa nie dojeżdżała, jakby w tych najważniejszych momentach czegoś brakowało. Czy chociażby z Eleną Rybakiną, czy z Barborą Krejcikową w finale. To były takie turnieje, w których Iga grała dobrze. Poziom sportowy był naprawdę solidny i ten warsztat naprawdę, no, jako najlepszej zawodniczki na świecie zdecydowanie trzymała swój poziom. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o te najważniejsze punkty, to czasami w tym momencie jakby coś nie dojeżdżało. A w pierwszym secie chociażby to przełamanie na 5-3, to ten kluczowy moment, ten podwójny błąd serwisowy Areny Sabalenki, to jak Iga też wytrzymała od razu 5-3 swój serwis, ona serwowała po prostu wyśmienicie. Nie wiem, czy nie najlepszy game serwisowy w tym secie, a być może w całym spotkaniu, to właśnie ten. Jeżeli chodzi właśnie o to, jak radzi sobie Iga Świątek pod presją, w Stuttgarcie poradziła sobie wyśmienicie. Oczywiście miała też swoje warunki, miała mączkę, zaczęła ten sezon na swojej ulubionej nawierzchni i zresztą patrząc na statystyki, po tym finale 41 spotkań wygranych, 3 porażki zaledwie na ziemi w oficjalnym turze. No to jest przecież coś się niebywałego w tych spotkaniach. Także jeżeli od tam bodajże 2021, chyba tam jedynie Sakkari w French Open, Barty w Madrycie właśnie, no i zresztą niedawno przecież w ćwierćfinale w Warszawie, tam Caroline Garcia pokonała Igę Świątek, ale tak, to same zwycięstwa, gra po prostu niebotycznie, naprawdę niesamowicie Iga Świątek. No i właśnie Sabalenka, która wchodziła do tego finału moim zdaniem jako faworytka. Chociaż ani kursy bukmacherskie, ani ta statystyka WTA tuż przed rozpoczęciem spotkania pokazywała, jakoby to Iga była tą, która jest faworyzowana, no to moim zdaniem i w tym turnieju, gdzie przecież chociażby z Potapową 6-1, 6-2, rozbita w zasadzie Rosjanka, czy oczywiście z Badosą, ten powrót mentalny, on w zasadzie, ja już widziałem Sabalenkę poza turniejem i wydaje mi się, że w każdym poprzednim roku Sabalenki by już po prostu nie było, niezależnie jakiej ona byłaby dyspozycji, nie wyszłoby z takiego momentu, bo ona po prostu bardzo cierpiała mentalnie, jeżeli coś się nie wychodziło, jeżeli nie siedział pierwszy serwis, jeżeli ta gra w zasadzie albo się uda, albo się nie uda, tym potężna, no w zasadzie ona z mocy nie zwolniła ani trochę na przestrzeni ostatnich 3 lat i w zasadzie cały czas biła tak mocno, ani to tylko ta skuteczność zupełnie się zmieniła. To jak ona potrafi też dużo mądrzej grać, no to jest ogromna zmiana. Wydaje mi się, że w żadnym z poprzednich sezonów nie byłaby w stanie wyciągnąć takiego meczu. Tutaj Sabalenka podniosła poziom niebotycznie, naprawdę w końcówce meczu z Badosą, tego drugiego seta. Później w trzecim od razu przełamanie, od razu wydawało się, że już to Sabalenka spokojnie skończy, Badosa jeszcze goniła, ale nie była w stanie dojść Białorusinki i w całym tym sezonie właśnie tak wygląda gra Aryny Sabalenki. To nie jest przypadek, że ona wygrała turniej wielkoszlemowy, to nie jest przypadek, że ona tak daleko dochodziła w tych poprzednich turniejach. I oczywiście Elena Rybakina była w stanie wygrać ją w finale. Elena Rybakina to jest zawodniczka moim zdaniem mentalnie chyba najmocniejsza z całej tej trójki. Jest po prostu tak, jakby w ogóle nie miała układu nerwowego, niezależnie jaki to jest poziom, czy tam moment meczu, no to ona w zasadzie jest w stanie zagrać to samo. To jest coś niesamowitego, albo nawet podnieść swój poziom.
Natomiast Aryna Sabalenka z tej trójki w tym momencie świątek Sabalenka Rybakina wydaje się być właśnie mentalnie najsłabsza. Natomiast tutaj sportowo wydaje mi się, chociaż to Iga jest liderką, chociaż to ona broni tytułu, broniła wczoraj, no to dalej uważałem, że to Sabalenka jest tą, która ma trochę większe szanse na odniesienie końcowego triumfu. Co prawda panie się jeszcze w tym sezonie nie spotykały, natomiast wygląda po prostu Białorusinka solidniej. Ale w tym momencie, jak zaczęły, jeszcze ja się obawiałem o serwis, bo ten serwis faktycznie trochę kuleje, a do finału Iga Świątek też dochodziła z Zhang 6-1, 6-4. To też nie był taki łatwy mecz. Oczywiście to też jest trudna rywalka, ale to nie był łatwy mecz. Z Karoliną Pliszkową 3 sety, przegrana w pierwszej partii, przegrywała nawet 0-4 w pierwszym secie. Też tutaj zdecydowanie taki kamyczek do ogródka, zdecydowanie oczywiście to, że wróciła, to, że w trzech setach, pierwszy w ogóle trzysetowy mecz w tym sezonie Igi. Natomiast to, że ona potrafiła wrócić, to jest ogromna, no, wielka sprawa. Natomiast ewidentnie zabrakło w tym pierwszym secie i do tego można się było przyczepić. W półfinale nie bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek ocenić, bo tam Ons Jabeur w pierwszym gemie dostała kontuzję i nie była w stanie rywalizować. No to też zastanawialiśmy się, jak to przekuje się na finał. Czy Iga będzie w stanie wygrać Jabeur, byłaby takim dobrym sprawdzianem. Naprawdę dobrze prezentuje się Tunezyjka ostatnio. I wydawało się, że tutaj też może sięgnąć po nawet po końcowy triumf. Natomiast też zupełnie to się posypało Ons Jabeur. Pierwszy gem w zasadzie już nie była w stanie kontynuować gry. I wchodzi do tego finału bez jakichś wielkich, ani w jakiejś wielkiej dyspozycji, ani bardzo sprawdzona, po przerwie, po kontuzji, takiej po chorobie. Jeszcze widać było zresztą podczas tego turnieju nawet, że zmaga się z jakimś delikatnym przeziębieniem Iga. A mimo tego Iga wchodzi i gra po prostu genialnie. Ten serwis, który czasami kulał nawet z Pliszkową, tutaj naprawdę, bo wiadomo było, że strata serwisu w meczu z Aryną Sabalenką to może być gwóźdź do trumny, bo tak serwuje Białorusinka, bo jest tak solidna, że potem może być już trudno ją dojść. Trochę jak z Pliszkową w pierwszym secie, ale wiemy, że Sabalenkę stać na jeszcze więcej. No i jak ona fantastycznie serwowała, jak wychodziła spod presji, jak dobrze grała właśnie w tych trudnych momentach, jak potrafiła ryzykować, fantastycznie broniła się właśnie przed tymi potężnymi uderzeniami Sabalenki. A wiemy, że Iga też lubi grać, ale nie tylko wtedy, kiedy nie jest zepchnięta tak do defensywy non-stop. Ona oczywiście potrafi to zagrać, jest, jeśli chodzi o defensywę, jedną z najlepszych, jak nie najlepszą zawodniczką w turze. Natomiast to nie jest też taka zawodniczka, która bazuje tylko na sile rywalki, bo ona wtedy czasami ma problem, jeżeli właśnie jak Rybakina, jak właśnie jak Sabalenka, jeżeli to są takie zawodniczki, które potrafią, jak Caroline Garcia przecież, to są też takie zawodniczki, które potrafią grać po prostu bardzo agresywnie, ofensywnie, narzucać swój styl gry i wtedy Iga czasami ma problem. Tutaj też przecież nie zwalniała ręki Sabalenka. Mecz na fantastycznym poziomie, ale jak to wytrzymywała Iga Świątek, to jest po prostu niesamowite. I rozpoczyna marsz teraz w Madrycie. Madryt to jest taki fantastyczny turniej dla Igi, bo ona w zasadzie zaczyna z punktu zero. Nie musi nic bronić w końcu. Taki krótki odpoczynek od tego. Sabalenka też odpadała tam w zeszłym roku w pierwszej rundzie, więc ona też jakoś specjalnie punktów do obrony nie ma. Natomiast to jest ważne, bo za niedługo Rzym, za niedługo też przecież wielki szlem kolejny, także to będą takie mecze, takie turnieje, gdzie Iga marginesu błędu w zasadzie nie ma, ona nic więcej nie wywalczy, może tylko obronić. W Madrycie jest inaczej, może tutaj też będzie w stanie sięgnąć po, może nie końcowy triumf, ale właśnie po taką solidną zaliczkę punktową, chociażby jeżeli chodzi o rankingi, bo fajne, oczywiście to nie jest najważniejsze, żeby Iga cały czas siedziała na foterze liderki, ale to jest też pewien sposób, taki pokaz siły, pokaz mocy tego, że ona ponad rok niezmiennie, cały czas ponad 2000 punktów różnicy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wielkim szlemie, to jest najważniejsze. Natomiast gra po prostu fantastycznie, jest najlepszą zawodniczką na świecie i też chciałbym oczywiście i pewnie wszyscy z nas, żeby Iga na tym pierwszym miejscu została jak najdłużej, więc jest to też taki kolejny mały smaczek. Jeżeli chodzi o turnieje panów natomiast, no to mieliśmy aż trzy najważniejsze turnieje w Barcelonie. Tam kolejny raz Carlos Alcaraz, fantastyczny turniej, też bez większej historii w zasadzie, po prostu grał wyśmienicie. Miewał naprawdę takie zagrania,
właściwie na stronie ATP, to po każdym meczu Alcaraza gdzieś tam są jakieś sklejki 3-4 uderzeń, że niektórzy zawodnicy w całym roku nie potrafią takich zagrań zrobić, jak Alcaraz potrafi w jednym meczu. To jest niesamowite. On awansował do finału, tam się zmierzył z Tsitsipasem, wygrał 2-0. No i tak patrząc w ogóle na dyspozycję Alcaraza, wracał po kontuzji, wydawało się, że do końca nie wiadomo, w jakim momencie kariery jest teraz Alcaraz po tej przerwie, po tej kontuzji, czy teraz on dalej będzie w stanie utrzymywać pozycję lidera, że po tak dobrym roku. A on w 5 turniejach, w których grał w tym sezonie, wygrał 3. W jednym był w finale, w jednym był w półfinale. Teraz ostatnio przegrywając z Jannikiem Sinnerem. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jeżeli zdrowie będzie po stronie Alcaraza, bo to też jest coś, z czym on się musi zmagać nieustannie. Jeżeli to też będzie po jego stronie, to naprawdę możemy oglądać dominatora. On, mając właśnie te 3 z 5 turniejów wygranych, to są same takie duże turnieje, oprócz tego pierwszego może turnieju, no to w zasadzie reszta jest cały czas 500-ki albo tysięczniki. Nie grał na jedynym wielkim szlemie w tym roku. Zobaczymy teraz, jak poradzi sobie na Rolandzie Garrosie, chociaż wiemy, że tam Djokovic właściwie no, pewnie będzie grał, ale zmaga się z problemami zdrowotnymi. Z Rafą Nadalem to nie wiadomo, co jest, bo on się wycofuje z turnieju na turniej. Trochę to niestety wygląda, jakby to było przygotowanie do jakiegoś The Last Dance, ostatniego turnieju, ostatniego takiego zrywu, walki o tego kolejnego szlema, ale jak będzie, no to pewnie sam Rafa wie, a może nawet jeszcze nie do końca. Miejmy nadzieję, że zdrowotnie on po prostu gra zachowawczo, nie chce ryzykować się kontuzji przed French Open. Być może tak jest. No i w zasadzie później ani Tsitsipas specjalnie dobrze sobie w tym momencie nie radzi. Jest finał, to jest pierwszy finał po tym Australian Open. Do tego momentu nie grał wybitnie i w finale też lepszy, po prostu lepszym tenisistą był Carlos Alcaraz. Jannik Sinner też mierzy się z problemami zdrowotnymi. W zasadzie taka ścisła czołówka się kończy. Zwieriew jest kontuzjowany, Miedwiediew na ziemi. Oczywiście jest to cały czas fantastyczny zawodnik, ale czy dalej można na niego patrzeć jako na kandydata do końcowego triumfu? Pewnie ćwierćfinał, półfinał to jest w jego zasięgu, ale końcowy triumf, ja go nie widzę jako zwycięzcę French Open. Także też jestem bardzo ciekaw, jak sobie poradzi w tym miejscu właśnie kariery. Jest Casper Ruud, który też w tym momencie w ogóle wylatuje w zasadzie z czołówki, przegrywa też dosyć regularnie. I tu wchodzi naprawdę młody Carlos Alcaraz, wchodzi Holger Rune, o którym też powiem za chwilę. Natomiast tutaj po prostu gra wybitnie i miejmy nadzieję, że po prostu będziemy widzieć tych młodych zawodników, bo naprawdę i Rune, i Sinner, i Alcaraz to są zawodnicy wybitnie dobrzy. To jest materiał naprawdę na przyszłą czołówkę dominatorów tego tenisa, natomiast tu też potrzeba zdrowia i to jest taki problem, że każdy z tej trójki w zasadzie z tymi kłopotami zdrowotnymi się mierzy. Carlos Alcaraz, miejmy nadzieję, że będzie zdrowy jak najdłużej i on wtedy jest w stanie grać po prostu coś niebywałego. Wygrywa, broni turniej w Balconie, wygrał to w zeszłym roku, wygrywa w tym roku, pokonuje Tsitsipasa w 2 setach, on chyba ani, jeżeli mnie pamięć nie myli, no to nie stracił seta w całym turnieju i zasłużenie sięgnął po końcowy triumf. Co tyle, jeżeli chodzi właśnie o turniej w Barcelonie, były jeszcze 2 mniejsze turnieje w Banja Luce, w Bośni i Hercegowinie. Triumfował Dusan Lajović, wygrywa swój drugi tytuł rangi ATP w karierze. Pokonuje Andrija Rubliowa, pokonuje Nowaka Dżokovicia, wcześniej to być może jeszcze ważniejsze. Nowak Dżokovic, który też wycofał się teraz z turnieju w Madrycie, mówił, że narzekał w ogóle przed ten nawierzchnię, mówił, że najwolniejsza nawierzchnia, najwolniejszy kord, na jakim grał. I faktycznie, nie wiem czy najwolniejszy w całym turze, natomiast faktycznie oglądając te mecze widać było, że ogromny jest problem, żeby zakończyć wymianę, że tutaj ludzie, którzy fantastycznie radzą sobie z takim przebijaniem piłki, z utrzymywaniem jej w korcie, radzili sobie dużo lepiej niż ludzie, którzy grają ofensywnie, atakowali. I Dusan Lajović na tym skorzystał. On wygrywa swój drugi turniej, pierwszy w karierze wygrał w Umagu w Chorwacji, także też na Bałkanach triumfuje drugi raz o 30 miejsc w rankingu, bodajże na 40 któreś przesuwa się Serb. Zupełnie zasłużony triumf, bo pokonuje chociażby Kecmanovicia w półfinale, gdzie już serwował przecież na zwycięstwo Kecmanovicia. Ten był w stanie odwrócić
losy spotkania. Nieprawdopodobny turniej Lajowicza, naprawdę. Parę lat temu miał taki moment Lajowicz, że na ziemi grał po prostu wyśmienicie, ale teraz w zasadzie w życiu bym nie pomyślał, nie powiedziałbym, że akurat on. Jeżeli chodzi nawet o Serbów, no to Djokovic, no to Kecmanowicz, no to nawet Nasrodziere, szybciej bym go jakoś faworyzował do końcowego triumfu niż właśnie Lajowicz, a to on sięga po triumf, zawodnik, który już się skończył, 30 lat, już swoje wydaje się najlepsze lata kariery ma za sobą, ale jeszcze jest w stanie sięgać po triumf w turnieju rangi ADP kapitalnie. Naprawdę fantastyczny turniej. Miejmy nadzieję, że Nowak Dziokowicz też poradzi sobie z tymi problemami zdrowotnymi, bo nie wygląda ostatnio wybitnie, nie wygląda zbyt dobrze cały ten turniej i Luka Van Aert urywa mu seta. Później w drugiej rundzie, w trzecim w zasadzie swoim spotkaniu, w trzeciej rundzie odpada z Lajowiczem. Naprawdę to jest taki sygnał ostrzegawczy, ale wiemy, że Djokovic potrafi tak grać, a potem przychodzi najważniejszy turniej, a on odpala najlepszą wersję siebie i jest najlepszy na świecie, także być może taką wersję Djokovicia też obejrzymy, ale być może to są też poważniejsze problemy zdrowotne, to nie jest już też 25-latek, Serb ma swoje lata i będzie się pewnie już mierzył niestety z coraz większymi problemami właśnie natury zdrowotnej. I w ostatnim turnieju w Monachium również obrona tytułu przez Holgera Rune. I to zresztą powtórka finału zresztą z zeszłego roku, bo tam w zeszłym roku również Botik van de Zandschulp wygrał w finale. Tam po 7 gemach wtedy się skończyła rywalizacja, bo Holender musiał poddać mecz z powodu kontuzji. Teraz na całe szczęście dla Holendera miał szansę nawet wygrać, dotrwał zdrowotnie. To Holger Rune pod koniec meczu podkręcił sobie kostkę i wydawało się, że już Van de Zandschulp będzie w stanie po prostu bardzo łatwo wygrać to spotkanie. Miał 4 piłki meczowe przy swoim serwisie, serwował na mecz, miał 40-15 chyba dwa razy nawet. Nie był w stanie zakończyć tego meczu, nie był w stanie po prostu wygrać w tak dogodnej sytuacji. Holender dalej nie ma jeszcze tytułu ATP na swoim koncie i miał największą szansę w swojej karierze właśnie w Monachium, a Holger Rune pokazał nie tylko wyśmienity poziom sportowy, bo to jest jedno, ale to jak on potrafi właśnie mentalnie wytrzymać. Czasami nie jest to najbardziej sympatyczny zawodnik na kolcie, czasami tak jak tutaj też problemy zdrowotne, wezwanie fizjoterapeuty, czasami jakieś kłótnie z publicznością, no to są takie rzeczy, które czasami nie pozwalają pałać do niego jakąś wielką sympatią, ale to jak on gra na kolcie, to jak on fenomenalnie sobie radzi, to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Holger Rune wydaje się być zawodnikiem w tym momencie z czołowej piątki rankingu. On teraz chyba bodajże siódmy, ale jeżeli chodzi o tę w zasadzie właściwą formę, no to jest, wydaje mi się, że w czołowej piątce, obok Alcaraza, obok Medvediewa jest Nowak Dziokowicz i wydaje mi się, że tutaj też będzie Holger Rune, może jeszcze Andrzej Rubliow i taka byłaby ta piątka w tym momencie. Natomiast gra po prostu kapitalnie, broni turniej, wrócił po tym meczu, wygrywa turniej za turniejem, zagrał cały ten poprzedni turniej na pełnym dystansie, wchodzi na turniej w Monachium i tu kolejny raz wytrzymuje to fizycznie, nawet z problemami zdrowotnymi, nawet z podkręconą kostką, jest w stanie grać fenomenalnie i to jest coś, za co trzeba oczywiście pochwalić Duńczyka, bo jest nieprawdopodobnym materiałem na tenisistę, który jeszcze przez najbliższe kilkanaście lat będzie w czołowej dziesiątce nieustannie. Wydaje się być niebywale solidny, niebywale równy. Coś, czego w zasadzie no bardzo niewielu zawodników może się poszczycić, bo ma takie swoje zrywy. Felix Auger-Aliassime ma takie zrywy, Andy Rubiow, ale czasami brakuje im właśnie tej regularności. Holger Rune wydaje się być tym zawodnikiem, który nieustannie, stopniowo podwyższa swój poziom i to nie jest takie falowanie. To jest po prostu nieustanna droga w górę i też trzymam kciuki za Duńczyka, bo chcemy oczywiście wszyscy oglądać jak najwięcej fenomenalnych spotkań z udziałem coraz to nowszych tenisistów, coraz to młodszych. Teraz to Sinner, to Alcaraz, to właśnie Rune, jest Lorenzo Musetti, który też się wyśmienity mecz zagrał z Stefanosem Tsitsipasem i pokazał, że też może być zawodnikiem z czołowej dziesiątki. Też trzymamy kciuki. No, jest naprawdę młodzież, która może grać po prostu
wybitnie w tenisa i po takim gorszym, trochę słabszym pokoleniu teraz wygląda to po prostu fantastycznie. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Najważniejsza informacja. Iga Świątek broni tytułu w Stuttgarcie. Iga jest nieprawdopodobna, gra najlepszy turniej, będzie grać w Madrycie i słyszymy się za tydzień. Wtedy będzie na półmetku tej rywalizacji. Miejmy nadzieję, że dalej w grze. Miejmy nadzieję, że dalej w grze będzie również Hubert Hurkacz, który też będzie grał w turnieju w Madrycie. Trzymamy kciuki za Polaków. Trzymamy kciuki również za Magdalenę Frank, która będzie też grała w kwalifikacjach. Miejmy nadzieję, że zagra w głównej drabince. Ale to tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!